Grosicki zapowiadał atmosfera jak zawsze bojowa na swoim profilu Twitterowym i nie pomylił się co do tego, bowiem chyba nikt nie ma wątpliwości, że bojowo, gorąco, wojennie było na stadionie w Rumunii. Kamil Grosicki, przepiękna bramka, co skomentował nasz mistrz pięściarski wagi ciężkiej, Artur Szpilka, Grosik w formie. Jakby na to nie patrzeć, rzeczywiście Kamil Grosicki w formie jest. Co tutaj bardzo obrazowo i w przenośni zaprezentował nam Artur Szpilka. Proszę zobaczyć tutaj na dole Grosik, jesteś kotem. To naprawdę wielka słowa uznania w oczach Artura Szpilki. Potem pamiętamy, co się działo. Wszyscy to zauważyli. Bild Sport pisze in Rumienien. die Fans werfen ein Bülle aus Feld. A więc no, coś niesamowitego. W Rumunii fani rzucają petardy na pole, które eksploduje dokładnie koło wielkiej gwiazdy Roberta Lewandowskiego. To się natychmiast pojawiają zdjęcia. To samo odnotowuje portal Sporting, Sport Anderlecht, który obrazuje to, jak widzą państwo filmem, kiedy eksploduje koło Roberta Lewandowskiego petarda. I co się dzieje? W tym momencie. Później, oczywiście, Sporting Anderlecht nie mógł nie odnotować tego momentu, kiedy pojawił się na boisku Łukasz Teodorczyk, i to jest ten moment, kiedy Lewandowski strzela na 2 do 0, ale o czym informuje nas oczywiście nie tylko nas, wszystkich Sporting Anderlecht, asysta Łukasza Teodorczyka. Wracając do tego, co działo się, Monika Pyrek, tej pani chyba nikogo, przed nikomu przedstawiać nie trzeba. Nasza mistrzyni tyczkarska. Moniko, pozdrawiamy cię serdecznie. To już jest szczyt. Co za hamstwo celowali w lewy official, czyli to jest Roberta Lewandowskiego. Powinien być walkower za coś takiego. Również FC Bayern München, no, nie można nie zajrzeć na ten portal, który odnotowuje już później koniec w Robert Lewandowski z pięknym doppelpakiem, a więc z dwoma golami. Wielkie brawa dla Roberta Lewandowskiego. Sławka Futbola, więc portal, który zajmuje się statystyką futbolu, odnotowuje poszczególne gole i zdobycza Roberta Lewandowskiego. Po prostu niewiarygodny. Ostatnich dziewięć spotkań międzynarodowych w wykonaniu naszego reprezentanta, a to liczba bramek. Pięknie strzane gole. Po prostu niesamowity. Robert Lewandowski. I proszę zobaczyć pierwszy komentarz tutaj na dole. Manchester United fan. Sławka, best striker in the world, prawda? Ciężko się z nim nie zgodzić. Cesarek kucharski, gratulacje. Lewy official, a więc Robert Lewandowski, Kamil Grosicki, Kamil Grig. Reprezentacja Polski wielkie Brawa, również bardzo krótko, ale bardzo wymownie zbignie w boniek, Polska z naszymi biało-czerwonymi flagami. I na koniec jeszcze popatrzmy, co działo się w szatni, bowiem jak za moment zobaczymy. Mam nadzieję, że zobaczymy. O, widzimy. Proszę zobaczyć. Grzegorz Krychowiak, najświeższy, Robert Lewandowski w znakomitej formie. Grzegorz Krychowak również. To są zdjęcia tuż po meczu z szatni. Wielka radość, wielkie szczęście. Wygraliśmy 3 do 0. Trzy punkty są dla nas. Brawo, brawo, brawo Polac.